To słynna centrala Brygady Kryzys. Nie mogłam sobie odmówić zagrania tego utworu, skoro naszym gościem jest Robert Brylewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dariusz Makaruk. Witam uprzejmie. Dzień dobry. Panowie, w sprawie płyty zatytułowanej prowokacyjnie Kino Mocne Makaruk. Wszystko wymyślił pan Dariusz? No, jeśli chodzi o koncepcję projektu, jak najbardziej tak. I potem zapraszał pan takich gości jak właśnie Robert Brylewski? Tak jest, na płycie jest paru znakomitych gości, którzy niesamowicie pomogli nam muzycznie przy tej produkcji. Jest Robert, jest Tomek Lipiński, jest Michał Urbaniak, Czesław Mozil, Wojtek Mazalewski, Michael Pacze-Stewart, Azja Czajkowska, Magda Dąbrowska. No naprawdę długa lista bardzo ciekawych wykonawców. Czesław Mozil ma dzisiaj urodziny, więc może od razu złóżmy mu życzenie. 100 a potem... lat. Wszystkiego dobrego, Czesław. A Robert od razu się zgodził, tak? Na taką propozycję? Trochę... Oczywiście bez wahania. Bez wahania. A dlaczego bez wahania? Bo to zupełnie no, mieliśmy jakby okazję półka. Się poznać wcześniej. Byliśmy w Londynie między innymi. No i tak w ogóle nie mam wątpliwości, że to jest doskonały partner. To musimy teraz państwu wytłumaczyć, że na tej płycie Kino Mocne znalazły się szlagiery, bo tak się przed wojną mówiły, szlagiery tak przedwojennego polskiego kina i to są kompozycje Henryka Warsa, Władysława Szpilmana, słowa Szlechtera, Jurandota. To jest absolutna klasyka polskiej piosenki, a absolutnie nieklasycznie zagrana i zaśpiewana na tej płycie. Tak, te piosenki były już wykonywane naprawdę setki razy przez różnych wykonawców na przestrzeni 100 lat, bo one tak naprawdę powstały około 100 lat temu. I rzeczywiście ta odsłona akurat skłania się bardziej ku odbiorcy takiemu poszukującemu, bardziej eksperymentującemu z dźwiękiem, z brzmieniem, do odbiorcy takiego, który słucha muzyki elektronicznej, słucha nowoczesnych aranżacji, ale też jest jak gdyby szeroko postrzegającym muzykę człowiekiem. Robert, wyobrażasz sobie siebie w tamtych czasach? Tak, dokładnie. Kim byś był wtedy? Byłbyś gwiazdą kina? No to były inne czasy. Próbowałbym, na pewno bym być jazzmanem, bo wtedy już jazz na jazz świecie był, tak, i był taką nowością. No, to prawda. Na pewno próbowałbym być jazzmanem, ale jak znam swoje sympatie do lotnictwa, to być może byłbym lotnikiem. Być lotnikiem w czasie międzywojennym to dopiero wyzwanie. Wtedy Okęcie powstawało i w ogóle polskie lotnictwo na nogi też stawało. A to nie wiedzieliśmy, że takie masz jakieś do lotnictwa skłonności. No to są prywatne marzenia takie przed zaśnięciem moje. A marzenia zawodowe jakie są twoje? No na przykład, żeby kontynuować właśnie ten cykl, który właśnie rozpoczęliśmy. Nie? To znaczy piosenki, powiem wprost, stare, no. Przedwojenne, ale też ja bardzo lubię powojenne zaraz piosenki, które powstawały. Te lata 50., tak? No, moim idolem jest Ludmiła Jakubczak w ogóle. Tak powiem wprost na antenie radiowej. A ciekawe, jakbyś zaśpiewał, gdy mi ciebie zabraknie, no. Na przykład. No. Albo inne przeboje Ludmiły Jakubczak. A co jest takiego, bo w takim razie łączy was, jak widzę, taki szacunek, a może nawet miłość do starej piosenki. Co jest takiego przyciągającego w tamtych utworach, już zapomnianych, niektórzy mówią kiczowatych, no różnie się je określa. Ja bym to nazwał klasa. Klasa. Mają klasę, jak to się mówi. No. Z całą pewnością tak, a jeżeli można coś dodać do tej w zasadzie wyczerpującej wypowiedzi, to pewnie takie proste, szlachetne, bezpośrednie emocje, które po prostu są takie, no, nie są pretensjonalne w ogóle, dlatego że ta forma sprzed 100 lat oczywiście jest nam dość odległa dzisiaj, jeśli chodzi o nasze ucho współczesne. Natomiast na pewnym poziomie emocjonalnym, na jakimś takim głębszym poziomie, to myślę, że bardzo dużo z nas się nadal identyfikuje z emocjami, które wtedy były przekazywane w taki bardzo nieskrępowany i prosty sposób. A ja bym jeszcze może dodała, że te piosenki są takie doskonałe warsztatowo. To znaczy... Robert kiwa głową, jak tak, to w radiu. Dla mnie to się nazywa dyscyplina. To znaczy znalazłem ogromną ilość dyscypliny. To znaczy, to było dla mnie pozytywne doświadczenie, bo zazwyczaj to nie lubię dyscypliny, ale tutaj... Jako pankowiec nie możesz lubić dyscypliny. No, ale to się okazuje paradoksalnie, że pewne rodzaje dyscypliny
lubię na przykład. Skoro autor tak sobie ustalił, że właśnie interpretacją też narzuca pewien kaganiec, to ja nie chciałem tego gwałcić i tam pozwalać sobie na jakieś interpretacje swoje. Zauważyłem takie swoiste kajdany interpretacji, które uszanowałem i tyle. No. Dlaczego akurat tę piosenkę wybrałeś? Czy dostałeś od pana producenta Makaruka? Jak to było? Dostałem, ale bardzo zadowolony jestem. Nie widzę konotacji jakichś politycznych, bo to jest pani minister. Tak. No, także... Ale to była przedwojenna pani minister. No, dla mnie nie ma różnicy. Polityka jest jedna, no. Dobrze. Czy przedwojenną, no. No właśnie, nie mówmy o polityce, bo to nuda. Nie rozmawiamy, bo to nuda, tak jest. Porozmawiajmy o muzyce. Jak przebiegało nagranie? Robert wszedł do studia, zaśpiewał, wyszedł? Robert wszedł do studia z całą gamą w ogóle przeróżnych instrumentów, które przyniósł ze sobą. Począwszy od różnych instrumentów perkusyjnych, cymbałków, klawiszy. I skończywszy na swoim wspaniałym wokalu. Mieliśmy kilka różnych pomysłów na to, jak zagrać, w jakiej tonacji, jak zaśpiewać. Ale to poszło tak naprawdę w 2 godziny. Mieliśmy skończoną robotę. I już. Dla mnie to było spełnienie marzenia, bo ja marzyłem o tym, żeby właśnie zacząć interpretować przedwojenne piosenki. No, także mam nadzieję, że to jest początek dopiero, ale będę szedł za ciosem. I że będzie ciąg dalszy w takim razie, mam nadzieję. Znaczy, z całą pewnością będzie ciąg dalszy koncert. Ja będę wymuszał na tobie. z całą pewnością koncertowo będzie ciąg dalszy, dlatego że już teraz mamy kilka propozycji koncertowych, jeszcze zanim w ogóle wyszła płyta. Były te propozycje, w tym momencie już tak naprawdę codziennie ich przybywa. I planujemy trasę na lato, jesień. No i to tak naprawdę będzie dopiero miejsce, w którym ten projekt rozwinie na pewno skrzydła, ponieważ oprócz tego, że będziemy go wykonywać w jakimś składzie podstawowym z naszymi gośćmi, którzy występowali na płycie. Czyli Tomek Lipiński, Robert Brylewski, jak najbardziej, mam taką nadzieję. Czesław Mozil, Asia Czajkowska, tak Magda. Wojtek Mazalewski, Michał Urbaniak. Wojtek Mazalewski, właśnie. Tak jest. Oczywiście prawdopodobnie nigdy się nie uda wszystkich ich zgromadzić jednego dnia, ponieważ to są strasznie zajęci ludzie. Natomiast na pewno będziemy się o to starać i będziemy również wykonywać te koncerty z wizualizacjami, a w takim już naszym marzeniem jest wykonywać je również z orkiestrą. Taki jest plan i na razie go bardzo konsekwentnie, krok po kroku realizujemy. To życzę spełnienia planów. Robert Brylewski, Dariusz Makaruk.